świat bez nieba, narodów, religii. I to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu. Komentarz, który właśnie słyszeliście, jest komentarzem Przemysława Babiarza, który wypowiedział te słowa na antenie podczas otwarcia tegorocznych Igrzysk Olimpijskich. Słowa dotyczyły treści piosenki Johna Lennona, która jest nieoficjalnym hymnem tego wydarzenia. Nowe, postępowe TVP zawiesiło pana Babiarza, argumentując to następującym oświadczeniem. Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa telewizja polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich. No więc jak sami widzicie, nowe, tolerancyjne TVP domaga się tolerancji dla wszystkiego, dla wszystkich, oprócz Przemysława Babiarza, który nie miał prawa powiedzieć czegoś, co jest zresztą zgodne z prawdą, bo uwaga, sam autor piosenki John Lennon sugerował, że jej tekst jest manifestem komunistycznym. Dobrze podsumował to Krzysztof Stanowski, którego pozwolę sobie tutaj zacytować. Lennon powiedział kiedyś o swojej piosence tak. Podobieństwa między ideałami przedstawionymi w piosence a komunizmem były rzeczywiście celowe. Imagine, które mówi wyobraź sobie, że nie ma już religii, nie ma już kraju, nie ma już polityki, jest praktycznie manifestem komunistycznym, chociaż nie jestem szczególnie komunistą i nie należę do żadnego ruchu. Zatem wedle powyższych informacji Babiarz nie powiedział nic bulwersującego. Podkreślił jedynie to, co o piosence powiedział sam jej autor. To zabawne i smutne jednocześnie. Ikona, jaką jest Przemysław Babiarz, jest obecna od 1992 roku. Komentował różne wydarzenia na antenie TVP podczas rządów wszystkich możliwych partii, od lewej do prawej. I teraz, gdy dochodzi do władzy środowisko, które najgłośniej krzyczy, najgłośniej zawodzi o wolne media, to właśnie to środowisko teraz zamyka mu usta. Cóż za ironia. No ale jednak w całej sprawie najbardziej razi mnie coś innego. Razi mnie to, że nowe uśmiechnięte TVP ostatnimi czasy przywróciło na antenę znamienitą postać, słuchajcie, najlepszą z możliwych, Barbarę Kurdej-Szatan. Znanej całej Polsce, nie z tego, że jest dobrą dziennikarką, prezenterką, ale jest znana całej Polsce z tego, że pisała skandaliczne, wulgarne wpisy dotyczące polskich żołnierzy broniących naszych granic. Przypomnę, że za jej słowa toczyło się postępowanie w związku z obrazą polskiego munduru, które niestety, no, zostało umorzone. Ludzie na szczęście nie zapomnieli o tym i przypominają przy każdej możliwej okazji, wyrażają swoje niezadowolenie w komentarzach pod postami, które są publikowane przez TVP na różnych mediach społecznościowych. I uwaga, jak reaguje na to TVP? Otóż nowe uśmiechnięte TVP po prostu blokuje te osoby permanentnie, także już nie mogą pisać nic. A te osoby zrobiły to samo, co zrobił pan Babiarz, czyli powiedziały prawdę. Jeśli tak mają wyglądać te nowe, wspaniałe, wolne media, to współczuję nam wszystkim, bo to wszystko dzieje się niestety za nasze pieniądze.